Cześć, z tej strony Sarny i zapraszam Was na kolejny odcinek z polowań w Monster Hunter World. Ok, no to zaczynam nasz kolejny odcinek z polowań. Troszeczkę nas tutaj nie było, ale postaramy się jakoś jak zwykle troszeczkę częściej wprowadzać jakieś odcinki. Jak sami widzicie, teraz już mamy nową mapę. Jest to chyba Podgórze Koralowe, tak się to nazywa. A dzisiaj zapolujemy sobie na spokojnie na Cicijaku. Dość podobna nazwa do Kulujaku, natomiast będzie to zupełnie inny przeciwnik. O właśnie, już go mamy. Jak sami widzicie, mamy dość nietypowy strój. Jest to eventowy. Z gry Horizon Zero Dawn i to jest chyba główna bohaterka Eloy, bo jeszcze nie grałem w tą grę. Wow. Chcę wam pokazać jeden atak tego stworka, to jest dość ciekawy, unikalny w sumie. O właśnie, zobaczcie, i on teraz oślepi. Bardzo wkurzający ten atak. Wow. Jak widzicie, mamy cały set Aloy, jest też właśnie łuk. Spróbujmy. Ach kurczę, uniknął. Niedawno oczywiście też na kanale pojawiły się nowości, jakie będą w Monster Hunterze. Jeśli nie oglądaliście, to oczywiście zachęcam Was do tego. Jest dość dużo ciekawych informacji też na temat nowej mapy, jaka ma tutaj zagościć, i też oczywiście event zimowy. O, już nie uciekniemy. Niestety, jak się odwrócimy plecami do niego, też nic nam to nie daje. O, jeszcze oberwaliśmy. Ok, zaraz koleś skiniesz. Uch, jeszcze teraz akurat na PlayStation mamy. Znów pojawił się Kul of Tarot, też będę zaraz ogrywał. O, jeden z moich filmów chyba na kanale też jest z Kul of Tarotem, natomiast tam jest już czysto bez komentarza. Kurczę, już zabrakło nam staminy. Oczywiście nie mam buildu zrobionego pod łuk, tak troszeczkę YOLO. Unik. O, już. Tam coś widziałem, że już go ruszył ten atak. O właśnie, kolejny atak, który... Ale stamina wolno mi się regeneruje. Ach, kurczę. Stamina na tym łuku to jest tak potrzebna. Myk. I znów przy unik. Ach kurczę, myślałem, że będzie unik strzał, unik strzał, unik strzał. To jednak trafi mnie tym ogonem. Jeszcze spróbujmy przebijaczem. Ach, pięknie, zniszczyliśmy mu. Bo chyba to coś na głowie, co ma te czułka. Tak, zniszczyliśmy mu. Cały czas nie ucieka ten stwór. Mam nadzieję, że on nie ma aż tak dużo życia. Schowajmy się, dobra. O, Eloy na pewno w Horizon Zero Dawn nie walczyła z takimi potworami. Tam, o ile dobrze kojarzę, właśnie one były bardziej zmechanizowane. Niestety jeszcze nie grałem w tą grę. Aczkolwiek mam mega chęć na to. Ale czasu jak na lekarstwo. Tym bardziej, że jeszcze oczywiście przed Red Dead Redemption. Kolejna gra, kolejny zabijacz czasu, ale naprawdę gra jest warta świeczki. Też niedługo na kanale powinien się pojawić kolejny odcinek z właśnie Red Dead Redemption. Ale teraz to weszło. O, już chyba długo to nie potrwa. O Jezu, jeszcze... Zły atak. Ach, ucieka nie, i już nie możemy. Nie trafimy z tego. Dobra, trzeba go gonić. Ogólnie też pojawiły się troszeczkę więcej jeszcze plotek na temat Monster Huntera. Będę musiał je troszeczkę bardziej prześledzić i wtedy może coś pojawi się na kanale. Zbierzemy sobie troszeczkę tego, żeby ten film miał sens. Chyba że faktycznie już będą takie mniej więcej 90% przypuszczenia, że to już jest
Na pewno, no to wtedy już pojawi się filmik chociażby o tym, żeby o tym wam powiedzieć. Dobra, i przebija smoków. Będzie koniec. Ach, jeszcze jednak nie. Strasznie satysfakcjonujący jest walka łukiem. Ale jeszcze dobry build trzeba zrobić. To sobie więcej pogramy. O nie. O, niestety masz to zniszczone. No, zrób atak. Spróbujemy też z przebijacza. Oj, 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 oj. I przebijacz to już musi być koniec. Tak jak mówiłem, tak się stało. Także widzimy się jeszcze w prezentacji zbroi. Okej, tak prezentuje się zbroja z Cityjaku. Dla mnie ona jest bardzo fajna, trochę przypomina takiego Łotra. Mam nadzieję, że ona jak najszybciej wejdzie jako strój warstwowy, bo chętnie bym sobie w nim polatał. Sam hełm, jak widzicie, jest bardzo fajny. Jak ten Cityjak miał te rogi, to my mamy jakby takie wąsy, można tak powiedzieć. Oczywiście, jeśli chcecie więcej moich filmów, to łapkujcie i dawajcie jakieś komentarze. Oczywiście zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Na tą chwilę to jest wszystko, także trzymajcie się i do następnego. Cześć!